W tej chwili moim zdaniem programy rozrywkowe jest mały rozwój. Jest bardzo teraz taką tendencję albo na stare formaty, albo na taki format datingowy, tak jak na ten Wyspę, gdzie większość ludzi tylko żonaty, że mogą tam budować ich zasięgi instagramowe. No i mi bardzo denerwuje te wszystkie, nazywamy to scripted reality, kto moim zdaniem tylko tworzy odchodzenie od telewizji, że dlatego młodzież szuka fajnych seriali w Netflixie, bo moim zdaniem na Access Prime Time, że przed, nazywamy to wiadomości albo fakty, tam jest wszędzie to samo. Tendencja jest nawet na to, że każdy produkuje ten sam rodzaj content. To jest trochę smutne. Próbujemy znaleźć też nowy content. Byliśmy bardzo blisko na produkowanie programu Cover Band, The Next Cover Band. Pracuję w tej chwili też na taką program na influencerów. So, sprawdzenie, czy influencerów mają wpływ do zmiany i na uważalność, że możemy wspólnie coś zmienić. Bo ja myślę, że teraz też z tym, że naprawdę influencerów mogą nas influencować w naszym życiu. I na przykład moim zdaniem był fajnie, jak mówimy o sytuacji sexual education, environment, że byliśmy w stanie wspólnie robić kampanię z 10 influencerów, którzy mają taki turniej, co 2 tygodnie się zmienią i ich follow próbują naprawdę coś na dobre zmienić tutaj na przyszłość naszego społeczeństwa.